świecie wygląda na to, że perełka jest samcem. Przez chwilką... O, właśnie. To jeszcze nic nie było, ale ona przed chwilą się kręciła w kółko i gurglała. O. No. To było bardziej samcze. Czy nie sądzicie, że to jest samczyk? W tej sytuacji to już może nie będę Rudolfa zachęcała, żeby się z nią żenił. Bo po prostu nie wiem, czy którekolwiek z nich będzie zainteresowane. No, tego się nie spodziewałam. To się można nabrać. Perełeczka. Kim ty jesteś, powiedz? Z Brownie się tak kolegujecie. Też Brownie ma partnera. Siedzicie sobie tutaj razem. A tu powolutku się okazuje, że ty jesteś chyba samczykiem. Chyba, że jesteś taką charakterną samiczką, która się zachowuje jak samczyk. Ja nie mam takiego doświadczenia z gołąbkami, żeby od razu takie rzeczy umieć ocenić. Ale to jakoś tak mi wygląda, że bardzo naśladujesz, Perełko, zachowanie twojego taty Sylwestra. Dobra, będziemy cię obserwować. O, a to był Sylwester, tata Perełki. Wpadł, zrobił tutaj akcję oczyszczania parapetu i odleciał. No to jak Perełka ma być drugim takim bandytą, to ja dziękuję.